szczelanka bardzo nawalanka. Co za ciul! Okej. Eksterminacja zawodowa. Aha. I dużo mamy życia. Zauważyłem. Wyżej, kobieto. Aha. Zresztą logicznie wspinać się po takich tych. What? Boom headshot. Kurde, co ja się będę męczył. Od razu kosiarą na nich. Mamy jeszcze Amemo. Też umiem. Szczelanka bardzo nawalanka. Okej, okay, możemy iść dalej. Dobra, nie zbieram kasy, mamy w pizdu. Kurde! Fuck. Ja nie mogę, fail. No i teraz rozturwiamy suty synu. Wy nie należycie do szczelanki bardzo nawalanki. Już? Aha. Aha. Jaskinia to tu będzie. No tak, i tu będzie ostatni poziom. No tak. No i ja nie pomyślam. Ale dobra, trzeba jeszcze może... przydałby się jeszcze trochę. Dobra. O. No i teraz mamy fajny zestawik. Jaskinia. O Boże, dobra. Więc na moim kanale pojawi się Area 51 i Blacksite Area 51. No oczywiście na ślepo, ale to raczej w późniejszym terminie. Tak, planuję najpierw ukończyć Gothica. No i trochę pokończyć gier, które zaplanowałem na początku roku. Był filmik, planowane serie na rok 2012 i chcę się właśnie z nich wywiązać, tych serii, ale chociaż wakacje będą, to będzie czas. No, w sumie wakacje nie będzie czasu. Co tu trzeba... Znajdź wszyscy... Ahaha, powodzenia.
mi się chce szukać. Ham. Szczelanka bardzo nawalanka. Fuck this shit, aha. Dobra, to sobie zostawię. To właśnie nie pytałem, czy to jest ta długa misja, to taka ciulata długa? Czy to nie jest ta długa ciulata? Kampię na spawnie. Tak, rzucę sobie pod nogi. To ma sens. Sztelanka bardzo nawalanka. I teraz będzie mi to chodziło po głowie, nie jak locucha, więc nie oglądam. Fajnie, że on dzisiaj, nie wczoraj, nie. W weekend robi konkurs, zrobił konkurs na najlepsze graffiti. Najlepsze graffiti i dzisiaj już wyniki ogłosił, przy czym większość tych nadesłanych prac jego widzów to w ogóle nie było graffiti. Ja to z kumplem oglądałem, właśnie z Goliatem. Powinniście go kojarzyć, z Maxim Erksem. Powinniście go kojarzyć, gościu od, z którym nagrywałem właśnie tą grę i Minecrafta, bo, i parę odcinków Dark Messiasza. No i no. I my to oglądaliśmy tak, i my normalnie tylko na twarzy wytyfy. No nie dość, że nie było to graffiti. Niektóre takie rysunki przez dzieci robione. To jeszcze do tego. No a i niektórzy starali się go obrazić, no to tam to może nawet mi to wisi, czy se go próbują obrazić czy nie, ale niech sobie go obrażają. W sumie niech nie obrażają, to też. Ale jak dzieciak nie słucha krytyki, jakby tam parę tysięcy osób jedzie. To już to coś znaczy. Mi w każdym razie by to coś powiedziało. Co z tego mogę? Co będę płakał? Skosiary! Ja go spalę, gnoja. Selale dmuchano, synek. A ile z tych sekretów? 10! No to fajnie. No coś mi gardło wysiada mi. Nie chcę być chory. Ludzie, sprawdźcie, żeby nie był chory. Szczególnie teraz, na koniec roku szkolnego.
Fuck. Bum. 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 Fajna misja, fajna. Mam nadzieję, że nie będzie krótka tak jak poprzednia. Stamtąd to już przy... Aha, my chyba mamy dostać się na samą górę. Ja tylko czekam, żeby użyć tych kart, przy czym... Aha. Oh yeah. To jeszcze trochę to zajmie. Chyba nawet lepiej. Okej. Fuck, wiedziałem. Wszystko wiedziałem. Ah, like that. Ha. F9. Ale że jeszcze nie padłem. Dobra. O, to teraz mogę dłużej pogadać. Tak. Podejrzewam, że po tym będzie overdose. Po tej serii. A jak wrzucę... W sumie... Już mogę zacząć Prince of Persia Piaski Czasu. I Stalker, Cień Czarnobyla. Są dwie te gnoju. Są dwie mocne gry. Tak. Po Cieniu Czarnobyla zrobię czyste niebo. Tak. A później co, nie wiem, jakoś to poleci. Tribe zemsta prawdopodobnie nie będzie, bo coś nie chce mi działać, więc z planowanych go mogę wykreślić. Albo coś pokombinuję. Jeszcze. Coś się wykmieni. Okej, gramy. Aha. O, udało się. Nie wiem po co jeszcze to zbieram, ale niech...
Uznajmy, żeby dla dobrego gustu. No patrzcie no. Ah, fuck this shit. Okay. Więc w porządku. No dobra. Oj, sorry ludzie. Ale powoli, jak widzę, że już jesteśmy coraz wyżej. Gram już 10 minut, więc podejrzewam, że gra się jeszcze nie kończy. Lag. Aha. Chodź się na dół, kurde syny. O kurde, jak mimo życie zostało, to zostaw. A, żaden combo breaker tu nie pomoże. Czemu śmiecie się z mojego tekstu? Dobry paladyn to martwy paladyn. Przecież to jest prawda. Jest bardzo mądry tekst. Ja zaraz wracam.